Leczenie dyskopatii lędźwiowej rozpoczynamy zazwyczaj leczeniem farmakologicznym. W drugiej kolejności leczeniem rehabilitacyjnym. Część pacjentów, u których nie dochodzi do poprawy po leczeniu tzw. zachowawczym, może wymagać leczenia operacyjnego. Są to pacjenci, u których objawy utrzymują się zazwyczaj powyżej 6 tygodni i które nie ustępują pod wpływem leczenia farmakologicznego. Dodatkowo pacjenci, u których oprócz objawów bólowych dołączają się objawy neurologiczne w postaci niedowładu, niedowładu kończyn, zaburzeń oddawania moczu, zaburzeń potencji, zaburzeń w oddawaniu stolcu, są kandydatami do leczenia operacyjnego. Istnieje wąska grupa bezwzględnych wskazań do leczenia operacyjnego kręgosłupa. Pozostałe wskazania są związane z preferencjami pacjenta. Kiedy należy operować kręgosłup? Z całą pewnością należy rozważyć leczenie operacyjne, jeżeli u pacjenta występuje niedowład bądź zatrzymanie moczu. Są to objawy nazywane zespołem ogona końskiego. Ich utrzymywanie się powyżej 24 godzin może skutkować niemożnością powrotu pacjenta do neurologicznego funkcjonowania sprzed wypadnięcia dysku. Dlatego zabieg powinien być najlepiej przeprowadzony w przeciągu 48 godzin w trybie pilnym dyżurowym. Operacja kręgosłupa w zależności od poziomu, na którym zostaje przeprowadzona, czy jest to odcinek szyjny, czy jest to odcinek lędźwiowy oraz od rozległości zabiegu, wiąże się z różnego stopnia ryzykiem powikłań śród bądź pooperacyjnych. Klasyczna operacja usunięcia dysku w odcinku lędźwiowym bądź szyjnym jest zabiegiem bezpiecznym. Wiąże się z niskim ryzykiem powikłań. Statystycznie przyjmuje się, że wynosi ono poniżej 1%.